Cześć wszystkim, spotykamy się w moim małym studiu i będziemy zajmować się analizą utworów, analizą interpretacyjną, będziemy się uczyć utworów krok po kroku. Będę dawał też dodatkowe instrukcje do tego, jak ćwiczyć, w jaki sposób radzić sobie z jakimiś problemami technicznymi. Cały projekt jest współfinansowany z programu Ministerstwa Kultury Kultura w sieci i mam nadzieję, że będę mógł maksymalnie pomóc w różnych zagadnieniach. Udostępniam też swoje dane, będą dostępne pod filmikami wszystkimi, także w razie jakichkolwiek wątpliwości lub jakichkolwiek potrzebnych dodatkowych rad, zapraszam do kontaktu i nie trzeba się przejmować za bardzo jakimikolwiek pytaniami. Postaram się na wszystko odpowiedzieć i wszystkim pomóc. Zacznijmy sobie tak, powiedzmy, może nie tyle nietypowo, po prostu zacznijmy sobie od utworu Pixar. To jest utwór z filmu Odlot, z bajki Odlot w zasadzie disneyowskiej. Będzie to część tego utworu, taka najbardziej charakterystyczna. Powiedzmy, że poziom jej trudności nie jest jakiś wysoki. Jest to bardzo, bardzo przystępny utwór w zasadzie dla każdego poziomu, każdego etapu edukacji gry. Także zapraszam do wspólnego grania. Na początku zademonstruję i zagram fragment tego utworu. Na dzisiejszym spotkaniu skoncentrujemy się stricte na tym fragmencie tego utworu. Będę tłumaczył po kolei dokładnie o wszystkie niuanse i wszystkie fragmenty, w zasadzie takt po takcie, jeśli chodzi o ten utwór. Nutki znajdują się tutaj na pasku na górze nad klawiaturą. Także zapraszam. Zaczynamy w ogóle od ustalenia sobie tonacji, w jakiej jesteśmy. Wiemy już po posłuchaniu utworu, że jest to utwór utrzymany w tonacji durowej, także mając jeden bemol przy kluczu jesteśmy w tonacji F-dur. I teraz takich charakterystycznych rzeczy, na jakie trzeba by zwrócić uwagę. Oczywiście jeśli nasz poziom zaawansowania jeszcze jest taki początkowy, to właśnie pierwszą rzeczą jest ustalenie sobie tonacji, później sprawdzenie sobie metrum, znalezienie maksymalnie dużo miejsc, jeśli chodzi o to, co się nam powtarza, które fragmenty, czy jest jakiś model, który się powtarza, czy w lewej ręce, czy w prawej, czy jakiś rytm, do którego możemy się odnieść, który jest jakimś takim charakterystycznym miejscem. Nie jest to utwór jakiejś bardzo dużej trudności. Z takich rzeczy technicznych, od których powinniśmy sobie zacząć, to ja polecam bardzo, żeby mimo wszystko na sam początek rozczytać sobie taki utwór osobno, żeby sobie poukładać, poszukać właśnie wszelkich zależności i tak patrząc sobie na pierwsze cztery takty w zasadzie tego utworu, to mamy bardzo prosty model, taki harmoniczny w lewej ręce. Zaczynamy od akordu F-dur, później przenosimy się pryma tego kolejnego akordu jest na C. Zostajemy na dwóch dźwiękach stałych na AC. Jest to taki bardzo pierwszy nasz taki charakterystyczny punkt, że odbijamy się w zasadzie od tych dźwięków, które pozostają niezmienne, czyli mamy F, C, D się zmienia i teraz mamy podejść. Na tym się zatrzymamy i ten model powtarzamy sobie go, żeby utrwalić. On bardzo nam się przyda w dalszym etapie pracy, w dalszym etapie utworu.
Co jeszcze jest ważne? W momencie, kiedy mamy małą rękę, powiedzmy tutaj ten habitus, jeśli chodzi o rozpiętość, nie jest bardzo daleki, ale dobrym też do wspomnienia jest to, że jeśli mamy problem z tym, że nie jesteśmy w stanie sięgnąć, to naprawdę nie wymaga jakiegoś szerokiego habitusu te akurat akordy, ale w momencie, kiedy napotkamy się w jakimkolwiek utworze, że będziemy mieć przeskoki, że będziemy mieć przeskoki oktawowe, że będą te mimo wszystko ten ambitus rozpiętości pomiędzy dźwiękami będzie dość szeroki. Warto sobie zacząć od tego, żeby ćwiczyć po prostu konkretnymi układami i żeby te skoki przygotowywać sobie w taki sposób, że w momencie, kiedy jesteśmy tutaj ręką, patrzymy już na te nasze dźwięki. Jako taką pomoc, też bardzo przydatne i bardzo pomocne, jest to, że możemy sobie pomagać najpierw prawą ręką i żeby mieć te wyobrażenie, a później z czasem, kiedy ćwiczymy, nie patrzymy, staramy się już nie patrzeć nawet na bas, tylko zawsze wyprzedzać wzrok do przodu, czyli w tym momencie jest to o tyle łatwe, że jesteśmy tutaj w jednej oktawie, ale gdybyśmy mieli na przykład przenieść coś takiego z oktawy, zaczynamy sobie tak, że mamy F i od razu patrzymy tutaj na te AC. Ruch powinien być w miarę możliwości przypominać taką parabolę, jakbyśmy się chcieli przenieść troszeczkę tak, w ten sposób nad klawiaturą. Jest to taka w sumie dygresja, nie jest to jakoś bardzo niezbędne w tym przypadku, ale warto sobie o tym pamiętać w momencie, kiedy będziemy mieć problem w jakimkolwiek złapaniu jakichś poszczególnych czy wyćwiczeniu sobie dalekich skoków, to warto sobie właśnie przygotowywać to tak, że patrzymy wzrokiem na te dźwięki, które znajdują się wyżej i staramy się zawsze wyprzedzać, czyli później w momencie, kiedy zagramy już to wyżej, już od razu jesteśmy wzrokiem niżej i zawsze starać się to wyprzedzać. Kolejną taką ważną rzeczą też w tym aspekcie jest to, żeby starać się nie robić ruchów. Te ruchy przygotowawcze, one muszą być precyzyjne i musimy od razu wiedzieć, które palce naciskają, które dźwięki. Nie możemy sobie zrobić czegoś takiego, że będziemy szukać. Nie może być tego, że mamy kilka ruchów naraz. Staramy się robić jeden precyzyjny ruch dogrywający konkretne dźwięki i to musi być. W momencie, kiedy mamy więcej niż jeden ruch, kiedy tego szukamy, to znaczy, że musimy jeszcze bardzo wolno i precyzyjnie to ćwiczyć. Ok, idąc dalej. W prawej ręce widzimy, że mamy zaczęcie utworu, albo nie, wróćmy sobie jeszcze do lewej. W lewej ręce, kontynuując, mamy podejście i wracamy dokładnie do tego samego, czyli mamy znowu F, A, C i znowu mamy C i znowu D. Teraz mamy zmianę. Jest naprawdę bardzo prosty rytm. Tutaj taką częścią charakterystyczną, w momencie, kiedy gdzieś zaczynamy dopiero się uczyć, kiedy mimo wszystko to nie jest dla nas takie automatyczne, warto sobie skojarzyć, że ten początek, szukać maksymalnie dużo skojarzeń. Początek mamy bardzo podobny do tego, co dzieje się teraz, czyli mamy podobny rytm, w zasadzie ten sam rytm i bardzo podobną strukturę dźwiękową, czyli mamy znowu F, A, C, znowu mamy C, A, C, D, A, C i dopiero tutaj nam się zmienia. Tutaj mamy C, A, C i dalej idąc mamy. Sprawdzę tylko, czy wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, dobra. Dalej idąc, zmienia nam się tylko to na C, A, C zamiast wcześniejsze podejście C, D, E. I teraz wchodzimy do akordu G7. Mamy dźwięki H, D, F, G. Palce, jakie. Wydaje mi się, że powinny być dla wszystkich najwygodniejsze. Nie jest to zasadą. Możemy tu parę możliwości, które możemy sobie, jeśli nie mamy dobrze wypracowane jeszcze poszczególnych palców i jeśli chodzi o ich zależność między sobą w lewej ręce, często jest to trudniejsze, to możemy sobie zastosować takie palce, że gramy sobie pierwszym palcem F i G. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej automatyczne możemy też tak, w zależności co jest dla kogo wygodne. Nie ma tutaj za bardzo jakichś dużych problemów później, żeby ułożyć rękę do kolejnych akordów, więc jest tutaj duża swoboda. Jeśli chodzi o to, możemy zagrać tak, możemy tak. I znowu kolejną rzeczą, którą widzimy, że dokładnie nam się pojawia ten sam rytm, identyczny, i te takty są dokładnie powtórzone przez cztery takty, i nie zmienia się absolutnie nic. Czyli możemy kolejną rzecz do zapamiętania, bardzo prostego, że te cztery akordy się nie zmieniają, mamy te same palce i nic kompletnie nam się w lewej ręce nie zmienia. Idąc dalej, mamy powrót do E, G, C, mamy taką nową strukturę, mamy zejście D.
I teraz mamy C, E, G, akord C dur, później mamy znowu zejście na B, E, G i znowu F, A, C i na C dur kończymy. Wrócimy sobie jeszcze, zagramy to wolniej, czyli mamy tak E, G, C, czyli jest E, G, C, D, G, C i teraz mamy akord C dur, C, E, G, C7, czyli B, E, G, F, A, C, znowu F, A, C, C, E, G i razem. Naprawdę nie ma tutaj wielkiej komplikacji. Ten utwór w zasadzie będziemy, nie chciałem, żeby był jakimś bardzo trudnym utworem na początek, dlatego będzie ten utwór dla moich uczniów, którzy są dopiero początkujący, staram się wprowadzać i do tego momentu w zasadzie robię z nimi jako całość przy powtórzeniu, jako tą główną melodię. I w tym formacie bym akurat ten utwór instruktażowo też potraktował, żeby on był maksymalnie skierowany też do osób, które gdzieś zaczynają, bo jest to naprawdę ładna melodia, z którą może sobie praktycznie każdy w zasadzie poradzić na każdym etapie. To jest w zasadzie cała lewa ręka. Nie ma tutaj zbyt wielkiej filozofii, nie ma tutaj też jakichś dużych komplikacji, jeśli chodzi o czy strukturę harmoniczną, czy jakieś problemy techniczne. No w zasadzie jest to bardzo taki podstawowy utwór, który można sobie teoretycznie rozwinąć też siłę mięśni, uderzenia równocześnie akordów. Z takich moich rad dodatkowych, jeśli faktycznie ktoś zaczyna, w jaki sposób może być problemem też to, żeby zagrać na przykład równo, że będzie coś trudne do zagrania w ten sposób równo. Możemy sobie korzystać z kilku możliwości, z ćwiczeń wzmacniania palców. Na pewno jest to bardzo praktyczne. Staramy się mieć zagięty palec tylko tutaj, w samej końcówce, na samym koniuszku i tutaj staramy się mieć jak najbardziej wyprostowany. Jeździmy sobie po klawiaturze, bardzo te ćwiczenia pomagają wzmacniać palce. Kolejnym ćwiczeniem wzmacniającym palce jest takie strykanie jakby. Jest to trochę śmieszne, ale naprawdę bardzo, bardzo skuteczne. I kolejnym w przypadku już bezpośrednio takich akordów jest próbowanie złapania tego akordu. Czyli staramy się sobie go złapać i robimy taki ruch, jakbyśmy chcieli te klawisze wyciągnąć z instrumentu. Dokładnie coś takiego. Sekunda. Sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Dobra. Idąc dalej, są to bardzo, bardzo przydatne ćwiczenia, to możemy stosować do całości. Bardzo nam pomaga też później w kontroli dynamicznej, poszczególnych dźwięków w kontroli artykulacyjnej, że jesteśmy w stanie ładniejsze legato zrobić, ładniej kontrolować też dźwięk, mając silniejsze palce. I tak w zasadzie przechodzimy sobie do prawej ręki, która też wcale nie jest jakoś bardzo skomplikowana, na pewno dzieje się tutaj troszkę więcej. Zaczynamy w czwartym takcie, jak widać na nutkach załączonych. I w tym czwartym takcie pierwsze co widzimy to, że zaczynamy od trzech ósemek. Są to dźwięki F, A, F. I zaczynamy po półnucie ćwierćnutowej i półnucie ósemkowej. Półnucie, przepraszam, po pauzie ćwierćnutowej i pauzie ósemkowej. Czyli mamy mniej więcej, tak, zagram na razie osobno, czyli mamy raz i raz, dwa, trzy, raz i. Na razie sam ten fragment. Po raz kolejny nie ma tu zbyt dużo komplikacji. Nie jest to trudne do zagrania. Ważnym jest, żeby te wartości sobie dobrze wyliczyć, żeby prawa ręka odpowiadała i zgadzała się później z lewą. Z doświadczenia wiem, że uczniowie niektórzy mają problem z tym, żeby sobie poukładać, w którym miejscu jest ta pauza, w którym miejscu jest przetrzymany ten dźwięk. Warto sobie to wszystko bardzo dokładnie wyliczyć, najlepiej z metronomem, żeby później nie musieć się tym przejmować, kiedy będziemy grać razem.
Jeśli chodzi o dźwięki, osobiście uważam, że podpisywanie poszczególnych dźwięków nie jest najlepszym rozwiązaniem. Na początku jest bardzo czasami wręcz takie konieczne, wymuszane. Mam część uczniów, którzy mi uczą się bardzo często od razu na pamięć. Część z kolei bardzo dużo szuka tych dźwięków, a część bardzo dobrze je czyta, więc nie ma tutaj na to zasady. Ja polecam mimo wszystko to, żeby uczyć się też rozpoznawania i takiego płynnego czytania tych dźwięków i płynnego rozczytywania tych poszczególnych dźwięków, zarówno w kluczu wiolinowym i basowym, więc nie polecam podpisywania. Jeśli już, to na pewno dosłownie na chwilę, żeby tylko mieć rozeznanie, jeśli faktycznie pozostałe rzeczy są na tyle jeszcze dla nas skomplikowane, że musimy się skoncentrować, żeby w ogóle cokolwiek zagrać jeszcze. Czyli zagramy sobie to jeszcze raz, tylko w dużo wolniejszym tempie. Zaczynamy od dźwięku F, czyli mamy raz i. Tutaj mamy jedno miejsce też, które specjalnie celowo teraz pominąłem. Mamy tutaj taką przednutkę przed tym F, przy tym zejściu A, G. W zależności znowu od naszego poziomu zaawansowania możemy sobie to grać. Nie jest to niezbędne, jeśli jest to początki, to mamy naprawdę dużo innych rzeczy, na którymi się musimy skoncentrować. Natomiast, żeby wyćwiczyć tego typu przednutkę, to znowu jest mnóstwo możliwości. Wynika to bezpośrednio znowu z gibkości naszych palców, z siły, z szybkości też. Notabene dużym takim błędem i częstym błędem jest to, że chcąc grać szybko, gramy szybko, a tak naprawdę chcąc grać szybko, musimy grać bardzo wolno, bardzo precyzyjnie i ćwiczyć wszystko bardzo, bardzo precyzyjnie. Wszystkie utwory w zasadzie, które przegrywamy sobie szybko, no to ja się czasami śmieję, ale przegrywamy to w zasadzie jest takie bardzo dwuznaczne w tym momencie, bo psujemy sobie te utwory, psujemy sobie ćwicząc je bardzo selektywnie, bardzo precyzyjnie i bardzo dokładnie w wolnym tempie. Grając je w szybkim, to w momencie, kiedy nie jest to dla efektów jakby finalnych, koncertowych czy konkursowych, to wierzcie mi, że nic w zasadzie nam to nie wnosi, poza tym, że psujemy sobie pewne utwory, nabywamy jakichś złych nawyków, ponieważ siłą rzeczy przy takim szybkim graniu utworów często gdzieś jakieś takie niuanse nam się pojawiają, które niekoniecznie, no, które po prostu nam później wchodzą w nawyk, jeśli powtarzamy to w szybkim tempie i nie zwracamy na to uwagi, gdzieś nam to ucieknie, to często sobie potrafimy takie złe nawyki gdzieś tam wtoczyć i wypracować, co jest dużo trudniejsze później do odwrócenia tego. Jeśli chodzi o ćwiczenia dotyczące gibkości, to zrobimy sobie też osobną lekcję na ten temat. Na pewno tutaj taką fantastyczną bazą są ćwiczenia Hanona, które właśnie polegają na tym, że pracujemy sobie w bardzo wolnym tempie, układając sobie rękę, układając sobie aparat całej gry i ćwicząc zależności między palcami, ćwicząc sobie w zasadzie niezależność każdego poszczególnego palca, tak żeby każdy mógł, no, rękę mamy w taki sposób skonstruowaną, że niestety pomiędzy czwartym a piątym palcem mamy jedno ścięgno, które je łączy i dużo trudniej jest wypracować sobie pozytywne, szybkie tryle czy szybkie przebiegi w czwartym, piątym palcu, niż na przykład dużo bardziej naturalne jest to pomiędzy drugim a trzecim. Ale na ten temat zrobimy sobie też osobną lekcję i osobne zajęcia, które będą stricte skoncentrowane na tym, żeby popracować nad gibkością, nad techniką. Ale od razu mówię, że zestaw ćwiczeń Hanona, który składa się chyba z dwóch albo trzech części, nie jestem pewien, jest chyba bodajże 40 ćwiczeń, które w zasadzie dobrze pracując nad nimi i ćwicząc je regularnie, to można dojść naprawdę bardzo wysokich i bardzo
spektakularnych efektów, jeśli pracujemy oczywiście dobrze, bo możemy też się nabawić kontuzji, jeśli robimy to źle. Dodam tylko, że często pianiści, nawet zawodowi, to jest taka wręcz rytuał, że tego pokroju ćwiczenia są ćwiczone w wielu tonacjach i wszystkie ćwiczenia, które każde jedno to ćwiczenie jest troszeczkę na inne zagadnienie i inny problem techniczny. Ok, to teraz kompletnie było abstrahując od naszego utworu. Wracając tylko do tego, do tej przednutki. Możemy ćwiczyć sobie ją rytmami, możemy sobie. Możemy sobie robić inwersję, możemy to odwracać, jest bardzo wiele możliwości, ale myślę naprawdę, że skoncentrujemy się tym nad stricte taką, na takiej lekcji technicznej. Ok, idąc dalej, mamy dźwięki F, G, F, M, znowu mamy ósemki. Raz, dwa, trzy, raz, i tutaj mamy zejście. Raz. I tutaj zapętlamy sobie utwór i wracamy do początku. Naprawdę uważam, że nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. Największą trudnością, jaką możemy się spotkać, to, żeby właśnie wyliczyć sobie dobrze tą prawą rękę, żeby wejść sobie odpowiednio z tymi ósemkami, żeby zrobić sobie te przesunięcia. I to może dla nas stanowić faktycznie jakiś taki większy problem na początku, żeby to wszystko złożyć, żeby te wejścia na i nam się zgadzały, żeby te ręce nam się nie mieszały. W ćwiczeniu utworu tego i w zasadzie każdego innego razem, co możemy zrobić przede wszystkim, to bardzo dobrze opanować prawą i lewą rękę. Naprawdę jest to, zwłaszcza na takim początkowym etapie, bardzo duże ułatwienie i pozwala zapanować nad pewnymi rzeczami i nad pewnymi niuansami pomiędzy prawą a lewą ręką dużo, dużo szybciej i dużo łatwiej. Ale pracując już stricte na tym, żeby grać razem, bardzo polecam, jeśli znowu po raz kolejny coś jest dla nas problemem, czy technicznym, czy rytmicznym, czy melodycznym czasami, to warto sobie powtarzać na takiej zasadzie, że bierzemy jakiś takt, weźmiemy sobie tutaj pierwszy przykładowy wspólny, czyli chyba czwarty takt, to czy w lewej ręce mamy C, D i to są ćwierćnuty nasze, w prawej bramy raz i. I załóżmy, że w jakiś sposób i coś nie do końca nam jeszcze wychodzi, mamy jeszcze bardzo niewypracowane pewne mechanizmy zależności w to, w jaki sposób mamy zagrać, więc polecam w tym momencie ćwiczyć dokładnie w taki sposób, jak teraz to zrobiłem, czyli gramy lewą rękę, gramy prawą rękę, gramy znowu lewą rękę, gramy znowu prawą rękę i później próbujemy razem, czyli mamy lewa, prawa. I mamy teraz razem. I znowu lewa, jeśli coś nam nie wychodzi, prawa. I na takiej zasadzie jesteśmy w stanie tak naprawdę wszystko wypracować. Wszystko niezależnie, czy będziemy mieć później bardzo trudne struktury rytmiczne, będziemy mieć jakieś przebiegi, będziemy mieć sekstole, septole w prawej ręce, lewa ręka będzie nam kompletnie pod włos pracowała, to jest to naprawdę bardzo skuteczna metoda, że ćwiczymy sobie z metronomem, prawa ręka z metronomem, lewa ręka i później sobie łączymy i robimy tak naprawdę cały utwór, możemy w taki sposób przepracować po takcie. Jest to dość mozolna, jest to może dość trudne, ale uwierzcie mi, że w ten sposób pracując dojdziemy dużo szybciej do wysokich efektów niż w momencie, kiedy mielibyśmy pracować na utworach zupełnie troszeczkę tak powiedzmy, czy czytając je a vista, czy po prostu od razu grając to, mimo wszystko pewne rzeczy będą dla nas. Możemy sobie tylko wypracować jakieś błędy, które gdzieś tam będziemy sobie powielać i które nie dopracujemy, bo na przykład przeoczymy coś przy pierwszym czytaniu takiego utworu, a później już tak naprawdę dojdziemy do tego za późno, że już będziemy mieć wypracowane bardzo złe nawyki i nie będzie nam dużo trudniej ten efekt odwrócić. Nie jest to oczywiście zasadą w przypadku prostych utworów. Jeśli ktoś ma bardzo wysoki poziom już gry, no to trudno, żeby taki utwór ćwiczył na takiej zasadzie, że będzie go sobie rozpracowywał na prawą i lewą rękę. Ale
zawodowi pianiści też w momencie, kiedy mają jakieś zagadnienie techniczne, kiedy mają utwory oczywiście już nieporównywalnie innym poziomie trudności, to tak samo pracują i tak samo sobie, tak samo muszą nad pewnymi rzeczami przysiąść, pewne rzeczy przepracować i ćwiczą je dokładnie na takich zasadach, jakim wam teraz tutaj mówię, gdzie od tych podstaw do samego końca te techniki są tak naprawdę tak samo nauki, zmienia nam się tylko po prostu progres, jeśli chodzi o same nasze, samą naszą edukację. Dobrze, jeśli chodzi o ten utwór, jak mamy tutaj z czasem, dobrze mamy z czasem. Jeśli chodzi o ten utwór, w zasadzie nie mam tutaj zbyt wiele więcej do dodania. Na pewno wymaga wszystko, każde ćwiczenie na każdym etapie i niezależnie od tego, jaki utwór nad jakim utworem byśmy pracowali, wymaga cierpliwości, wymaga też pewnej takiej dyscypliny od nas, takiej regularności. Pracy też bardzo, bardzo często się też spotykam u moich uczniów, którzy na przykład już są w stanie zagrać jakiś utwór i już jest to utwór, że już umieją go zagrać, to znaczy, że jest gotowy i że już jest wszystko super. I w zasadzie bardzo lubię też na tym utworze z nimi pracować, dlatego że jakby ilość muzyki, którą my możemy później zrobić, ilość zwolnień, przyspieszeń, dynamiki, zabawy, korelacji poszczególnymi głosami jest tak strasznie dużo w takim krótkim utworze, notabene to są trzy linijki, nad którymi głównie z nimi pracuję, że w sumie jest to troszeczkę wręcz powiedziałbym nawet absurdalne momentami, bo tyle, ile można muzyki wyciągnąć z takiego krótkiego fragmentu i w jaki sposób można to zagrać, to jest naprawdę zaskakuje bardzo, bardzo często ich i to, że wydaje się, że już mamy zrobione, a tak naprawdę to później podpowiadam, sugeruję i mówię, że w sumie to można zrobić jeszcze to, można zrobić jeszcze to, a w sumie w zasadzie fajnie byłoby, jakbyś pomyślał sobie, w jaki sposób chciałbyś zagrać, że chciałbyś zrobić jakąś mimo wszystko korespondencję poszczególnych tych głosów, znalezienie jakichś dialogów pomiędzy tymi głosami, jakiejś historii. Może to się wydawać naprawdę bardzo śmieszne w przypadku takiego prostej melodii, naprawdę prostej melodii i jakby takiego bardzo prostej struktury, ale można w tym znaleźć mnóstwo muzyki, można znaleźć mnóstwo dialogów, jakichś takich dopowiedzeń, odpowiedzi, pytań muzycznych i naprawdę polecam takie zgłębianie się, bo jest to bardzo, bardzo daje bardzo dużo satysfakcji później, naprawdę daje dużo satysfakcji i takiego, że mimo wszystko doszukujemy się i mamy trochę więcej do powiedzenia, bo im więcej my myślimy, im więcej my chcemy po prostu przekazać taką melodią, jakąkolwiek muzyką, im więcej my mamy przekazu za tym, tym tak naprawdę więcej ludzie od nas odbierają, więcej rozumieją, więcej są w stanie z tej muzyki wyciągnąć i to jest ta taka cienka granica pomiędzy tym, że słuchamy kogoś i mamy takie poczucie, że wow i że to jest niesamowite po prostu i nie wiemy dlaczego do końca się tak dzieje, ale po prostu czujemy jakbyśmy byli wciągnięci po prostu w jakąś taką całą gotową historię, w jakąś takie spektrum emocji, które zostaje nam przedstawione, a zupełnie inaczej jest, kiedy zagramy sobie bardzo... Nawet nie jestem do końca w stanie tego w taki sposób zagrać, ale zagramy sobie tak maksymalnie płasko, po prostu byleby wyrzeźbić cokolwiek z tego. Więc bardzo, bardzo polecam doszukiwanie się, szukanie jakichś dialogów. Jeśli ktokolwiek będzie miał pytanie, w jaki sposób to robić, w jaki sposób to sobie interpretować, w jaki sposób do tego podchodzić, to śmiało można pytać. Tutaj z tego miejsca też w sumie mam taką prośbę do wszystkich, do kogo to dotrze, że ja jestem bardzo tutaj otwarty, jeśli chodzi o repertuar, jeśli chodzi o granie jakichś coverów, o wszelkiego typu utwory. Także jeśli będziecie mieć jakiekolwiek tylko propozycje, to śmiało można pisać i będę starał się to realizować, o co mnie prosicie. Z mojej strony w zasadzie, jeśli chodzi o tą lekcję, to jest wszystko. Bardzo was proszę o to, żeby jeśli będą jakiekolwiek problemy, jeśli coś będzie niejasne, coś będzie jeszcze nie do końca wytłumaczone, to żeby dawać mi taki sygnał, ja będę starał się wtedy nad tym też pracować. Bardzo dziękuję w takim razie, do zobaczenia, do następnego utworu. Myślę, że zrobimy sobie taką techniczną też lekcję, stricte opartą o tym, w jaki sposób pracować nad techniką, w jaki sposób ją doskonalić i mam nadzieję, że
że będzie to przynosiło efekty i że dla was będzie to na pewno jakąś dodatkową też taką możliwością do dalszego rozwoju, do budowania techniki i do przede wszystkim przyjemności z grania, bo całe życie i dalej tak uważać i mam nadzieję, że nigdy nie przestanę, żeby po prostu mieć z grania frajdę i radość i żeby to z tego czerpać energię. Także dziękuję, pozdrawiam i do następnego razu.